W takim razie pierwszego mamy pana profesora Roberta Gwiazdowskiego. Ja w takim razie poproszę do siebie do mównicy. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja niestety w biegu będę musiał wcześniej wyjść, bo dziś są mojej mamy imieniny. Ale w biegu też muszę zmienić koncepcję tego, co miałem powiedzieć. Bo ja przeczytałem program i usłyszałem pana posła, to myślę, że krytyków Wilczka tutaj się znajdzie sporo z różnych powodów, więc ja tych krytycznych słów, które miałem do powiedzenia panu ministrowi, zaoszczędzę i powiem państwu następującą rzecz. Zacznijmy od oceny dzisiejszej sytuacji Polski. Lepsza niż była? Czy gorsza, jak niektórzy mówią? No, ja twierdzę, że jest lepsza. To teraz odpowiedzmy sobie na drugie pytanie. A dzięki czemu ona jest lepsza? Moja odpowiedź na to pytanie jest nie, że dzięki czemu, tylko dzięki komu? Dzięki nam. Polscy przedsiębiorcy dają sobie radę. Nawet w trudnych warunkach. Ale Wilczek im trochę ułatwił. Ustawa Wilczka to było 50 kilka artykułów, proszę państwa. Z czego połowa to były przepisy uchylające wcześniej istniejące przepisy. No dzisiaj by tak się nie dało. Dzisiaj artykułów o uchyleniu mocy obowiązującej jakichś przepisów, to powinno być tak z 15 tysięcy. W tej części pozytywnej też nie było żadnych rewelacji z dzisiejszej perspektywy. Ale z perspektywy roku 1988 to tam była rewelacja. Bo ta ustawa mówiła, możecie rozstawić szczęki na Marszałkowskiej i zacząć handlować pod warunkiem, że macie czym. Oczywiście niektórzy podnoszą argument, że dzięki tej ustawie uwłaszczała się nomenklatura. No a któż miał się wtedy uwłaszczyć? Owszem, uwłaszczała się nomenklatura i przy okazji uwłaszczały się tysiące ludzi. Patrzył, Atlas powstał między innymi. Bo było wolno, ja się uwłaszczyłem. Ja się uwłaszczyłem, proszę państwa. Bo dzięki ustawie Wilczka otworzyłem firmę, która zajmowała się doradztwem prawnym. Brać adwokacka, co prawda, już 3 lata później, spowodowała, że przepis, który pozwalał prowadzić działalność gospodarczą polegającą na doradztwie prawnym, został z ustawy Wilczka uchylony. Ja wtedy mówiłem, wy kiedyś tego pożałujecie, bo nastąpi deregulacja rynku nie przez rynek, tylko administracyjnie. No i teraz chodzą i żałują. Natomiast ja się nie musiałem już wtedy martwić, bo przez te 3 lata udało mi się zdobyć taką pozycję, że nikt tam się nie patrzył, czy ja prowadzę działalność zgodną z prawem, czy niezgodną z prawem. Tak jak za komuny nazwałem się Biuro Pisania Podań. Tak. W ten sposób powstała działalność konsultingowa. Nie byłoby tego boomu, gdyby nie Wilczek. I teraz niektórzy powiadają, że sukces gospodarczy to jest Balcerowicz. I tu pojawia się moje następne pytanie. Czy pakiet ustaw Balcerowicza by zadziałał, gdyby wcześniej, rok wcześniej, nie uchwalono ustawy Wilczka? Moja odpowiedź brzmi, nie zadziałałby. Oczywiście, ustawy Balcerowicza wprowadziły w Polsce pieniądz. W związku z tym nałożone na ustawę Wilczka dały przedsiębiorcom
możliwość szybkiego rozwoju. Ale bez ustawy Wilczka nic by nie dało. I teraz pytanie drugie. Czy gdyby nie było ustawy Wilczka, to czy ona by się pojawiła w pakiecie ustaw Balcerowicza? Oczywiście w takiej postaci jak za Wilczka. No i moja odpowiedź już jest znów negatywna. Ona by się w takiej postaci nie pojawiła. Dlaczego miałaby się pojawić, skoro wtedy zaczęto ją ograniczać? Pierwsze ograniczenia ustawy Wilczka to jest 90 rok. W związku z tym, jeżeli uważamy dziś, że osiągnęliśmy sukces, to ojcem tego sukcesu jest Mieczysław Wilczek. Jeżeli uważamy, że mogliśmy osiągnąć większy sukces niż osiągnęliśmy, to też mamy rację. Mogliśmy osiągnąć większy sukces. Pamiętam w 2009 roku, jak wybuchł kryzys finansowy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Pan prezes Sikora z Citibanku z panem prezesem Morawieckim z BZWBK dyskutowali o sytuacji finansowej. No, z ich rozmowy wynikało, że jak rząd bankom nie pomoże, to one będą musiały ograniczyć akcję kredytową. I wtedy padło pytanie z sali, bo to był pierwszy kongres, albo drugi, i organizatorzy jeszcze rozdawali mikrofony publiczności, pozwalali pytania zadawać. Potem to się zmieniło. I ten przedsiębiorca z sali mówi, a co to znaczy ta akcja? Znaczy, kredytów nie będziecie udzielać? No, pokiwał głową pan prezes Morawiecki, a ten przedsiębiorca mówi, a to udzielacie? Po czym powiedział, że my, przedsiębiorcy, nie boimy się żadnej konkurencji niemieckiej. Niech się boi Orlen, bo przecież jak tutaj byłaby wolność gospodarcza, to Orlen z takim Shellem czy BP nie mógłby rywalizować w ogóle. Niech się boi KGHM. No i to słusznie, tak? Nie po to Kanadyjczykom nie pozwalają poszukiwać miedzi i budować kopalni, bo coś, tylko właśnie chroniąc KGHM. A my, mówi ten przedsiębiorca, się nie boimy konkurencji. Niech te Helmuty tu przyjadą. Oni popadają tu jak muchy. Oni przez pół roku sobie regonu nie załatwią. Ale to już był rok 2009. Od czasu ustawy Wilczka minęło sporo lat. Te lata były poświęcone na ograniczanie praw przedsiębiorców, na utrudnianie im prowadzenia działalności gospodarczej i na zwiększanie fiskalizmu. Przypomnę, że jak Wilczek wydawał swoją ustawę, to nie mieliśmy podatku dochodowego, progresywnego. To był podatek wyrównawczy. W zasadzie jak się go nie chciało płacić, to go się nie płaciło. Nie mieliśmy karuzeli VAT-owskiej, bo VAT-u nie było. W związku z powyższym służby specjalne nie jeździły za nami i nie pilnowały wszystkiego, co robimy. Ale gdyby one tylko pilnowały, to by nie było nieszczęścia. Problem polega na tym, że one najpierw ustawiają łańcuszki VAT-owskie, uczestniczą w budowaniu mafii podatkowej, a potem wyłonią tych, którzy nie mają od nich koncesji. Oczywiście ta koncesja nie jest legalna, ona jest nielegalna, ale tak to właśnie niestety robią. W 1989 roku koncesji było tylko 7. Jak się zastanawiamy, czy ta ustawa mogłaby dzisiaj być przywrócona, no poza tym, że nie trzeba by było uchylać tamtych przepisów, tylko szereg innych, to w ustawie Wilczka był jeden przepis sprzeczny z prawem unijnym. Jeden. Mianowicie ten, który mówił, że na założenie spółki z udziałem zagranicznym potrzebne jest zezwolenie. I tego przepisu byśmy przywrócić nie mogli. A reszta przepisów, to ona w zasadzie wynika z konstytucji.
Oczywiście pod warunkiem, że właściwie interpretujemy tę konstytucję. A nie tak jak Trybunał Konstytucyjny przez lata, czy jak Naczelny Sąd Administracyjny przez lata robił. Dziś wam, młodym, jest trudniej. Nam, starszym, było łatwiej. Wtedy, w 1989 roku, było nam łatwiej. Bo nic nie było. I było mniej ograniczeń. Więc łatwiej nam było osiągnąć sukces. Ja nie wiem, czy bym osiągnął sukces, gdybym startował dzisiaj od zera. Ale wam wszystkim życzę, żebyście taki sukces osiągnęli. Pamiętali o tym, że podstawą tego sukcesu jest wolność. A najważniejsza wśród ludzkich wolności jest wolność gospodarcza. Milton Friedman odróżniał trzy rodzaje wolności. Osobistą, polityczną i gospodarczą. I mówił, że ta trzecia jest najważniejsza. Bo bez tej trzeciej te dwie pozostałe łatwo jest człowiekowi odebrać. Dzięki wolności gospodarczej człowiek może stworzyć barierę materialną, dzięki której nie będzie mu tak łatwo wolności osobistej i politycznej odebrać. I pewnie nie bez powodu przez te 30 lat coraz bardziej ograniczana naszą wolność gospodarczą, a nie polityczną czy osobistą. Wolności politycznych i osobistych mamy sporo, różnych. A gospodarczych mamy coraz mniej. Bo państwo, które, jak pisał Albert Jaynock, jest naszym wrogiem, bardzo nie lubi, żebyśmy byli wolni. I doskonale wie, że właśnie wolność gospodarowania jest tą wolnością, która pozwala nam chować się przed państwem. Ale jak powiedział przedsiębiorca w Katowicach w 2009 roku, damy radę. Bo nie mamy wyjścia. Bo nie mamy wyjścia. Kryzysów niech się boją inni, bo oni nie wiedzą, co to kryzys. A my permanentnie od 70 lat dajemy sobie radę z różnymi kryzysami. A jak pisał Darwin, proszę Państwa, w konkurencji zwyciężą nie ci, którzy są najbardziej inteligentni, nie ci, którzy są najsilniejsi, tylko ci, którzy są najlepiej przystosowani do zmian. Kto wśród europejskich przedsiębiorców jest najlepiej przystosowany do zmian? No my. Zamieszka byliśmy krajem mlekiem i miodem płynącym. Ja się zastanawiam, dlaczego nie moglibyśmy być znów, skoro byliśmy wtedy? Bo nie mamy Mieszka. Dzięki.